Zaczynamy Brief Morning. Dzisiaj moim gościem jest Dariusz Dolczewski, dyrektor zarządzający pionu strategii i rozwoju Poczty Polskiej. A spotkaliśmy się dzisiaj i zaprosiłem Ciebie, żebyśmy porozmawiali o nowej inicjatywie Poczty Polskiej, czyli wyjściu do startupów. Mhm. Jaki macie pomysł na współpracę ze startupami? Zacznę od tego, że po prostu zaczęliśmy rozumieć jako firma najstarsza w Polsce. Prawie pół milenium mamy i chyba nie ma takiej firmy w Polsce. I zaczęliśmy rozumieć jedną rzecz, że dalej starymi metodami nie pociągniemy. Mhm. Kiedyś tak było, wystarczyło robić swoje rzeczy dobrze i to wystarczyło po to, żeby trwać, żeby żyć, żeby się rozwijać jakoś tak rozsądnie. Dzisiaj czasy są zupełnie inne i po prostu wiemy jedno, że tradycyjny biznes listowy kończy się. Są tacy, którzy mówią, że w 2020 już będzie wysłany ostatni list w ogóle w historii Polski. Pewnie te analizy są przesadzone, ale jedno widzimy. E-substytucja to takie trudne zjawisko, ale po prostu chodzi o to, że listy spadają. Coraz mniej ich wysyłamy, coraz mniej ich dostajemy, a coraz więcej dostajemy paczek, maili, różnych rzeczy. I wiemy o tym, że tradycyjny biznes Poczty Polskiej będzie się stopniowo rozwijał. Czy Poczta chce zmienić branżę? Poczta chce się dostosować do tego, jak zmienia się świat, jak zmieniają się nasi klienci, nasi partnerzy, do tego, żeby mieć swoją przyszłość. Bo też jesteśmy odpowiedzialnym przedsiębiorstwem. Wiesz, jesteśmy największym pracodawcą w Polsce. 80 tysięcy ludzi. I to nie jest taki hopsiu, że nagle powiemy, o, przestajemy doręczać listy. Nie, bo ludzie codziennie doręczają listy. 5 milionów listów codziennie. Taki filmik puściliśmy po internecie i tam to fajnie zwizualizowaliśmy. To pokazuje skalę procesów zaangażowania, ale wiemy jedno, że ten model tradycyjny, ten nasz core, będzie stopniowo malał. Robimy wszystko, żeby malał jak najwolniej, ale jednocześnie musimy dawać do tego perspektywę wzrostu, rozwoju do naszej strategii. No i jakich startupów, bo rozumiem, że startupy potrzebne są Wam do tego, żeby ten model biznesowy rozwinąć, zmienić, znaleźć też nowe rodzaje usług, tak? Czy usprawnić obecne, to jakich rodzajów startupów szukacie? W miarę dojrzałych. Mhm. Wiesz, nie planujemy inwestować, nie planujemy małych startupów od samego początku, from the very scratch, od samego idei rozwijać, bo mówimy bardzo uczciwie, jeszcze się dzisiaj na tym nie znamy. Nasza filozofia tego, że można rozmawiać z mniejszymi partnerami, zaczęła się od tego, że myśleliśmy o większych partnerach, o tym, na czym oni się znają, zaczęliśmy łączyć nasze usługi z PKP, z LOT-em. Ktoś myśli, gdzie w ogóle PKP, LOT, molochy wielkie, państwowe, do startupów. Ale i filozofia jest podobna. Mówimy sobie jedno, nie znamy się na wszystkim i nasze usługi tradycyjne nie wystarczą do tego, żeby zbudować model biznesowy w przyszłości. Mhm. Dlatego postanowiliśmy zwrócić się do mniejszych firm, do startupów, do ludzi, którzy wiedzą to, czego my nie wiemy. Więc jedyne wymaganie, jakie mamy, jest takie, żeby to nie była tylko idea, tylko żeby to była firma z lekko już zwalidowanym pomysłem biznesowym, już jakoś funkcjonująca. Ale wiesz, tutaj tylko wyobraźnia może nas ograniczyć. To, że będziecie, że chcecie rozmawiać ze startupami, ogłosiliście już chyba w październiku, tak? Czy możesz powiedzieć coś o odzewie? Czy już macie za sobą jakieś udane rozmowy? Czy już jakaś współpraca została nawiązana? Jesteśmy korporacją, więc zaczęliśmy od tego, że zrobiliśmy piękny proces, model i nim się poruszamy. To jest zwykły startupowy lejek, tak? Innowacji. I mogę powiedzieć, że odzew naprawdę przekroczył moje najśmielsze oczekiwania, bo po 2 miesiącach pracy mogę powiedzieć, że mamy około 120 firm, które się do nas zgłosiły. I to są naprawdę czasami niesamowite rozwiązania, zupełnie nowe. A sprawa jest naprawdę świeża, bo we wrześniu wystartowaliśmy. W październiku byliśmy na World Summit, tam mieliśmy naszą prezentację, stoisko razem z naszą spółką elektronicznej komunikacji Envelo. Mhm. Tam zaczęliśmy rozmawiać, uczyć się od startupów i pytali się, po co tu przychodzicie, po co jesteście. Mówi, chcemy się was nauczyć, chcemy z wami współpracować,
Mamy zespół bardzo fajnych ludzi, którzy się wywodzą z akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, więc rozumieją, są znani na rynku. A Poczta Polska w ogóle nie była, więc chcemy to łączyć. Później budowaliśmy proces, budowaliśmy team, zaczęliśmy przygotowywać organizację do tego, żeby uczyła się robić pilotaże. No to było, to nie było takie łatwe. Gdybym mógł powiedzieć, że firma tak tradycyjna jak Poczta Polska z łatwością wdraża innowacje, to bym się skłamał, bo tak nie jest. Czasami to było duże wyzwanie, ale właśnie po to jesteśmy. Potem pierwszy raz gościliśmy, bo współpracujemy z Draftem, gościliśmy Corporate Demo Day u nas. I to było naprawdę ciekawe doświadczenie. W ogóle pierwszy raz gościliśmy startupy u nas i zaczęliśmy wychodzić z komunikacją na zewnątrz, bo mieliśmy już dojrzały zespół. Organizacja już wiedziała, że będziemy im zawracać głowę fajnymi rzeczami i zaczynamy szukać takich ambasadorów w organizacji, którzy zaczynają pracować. Mamy plany na ten rok bardzo, bardzo ambitne, bo widać jedno. Jest bardzo duży potencjał do współpracy z nami. A czy w tym roku też możemy się spodziewać już rzeczywistych wdrożeń, rzeczywistej współpracy z jakimś partnerem? Nie chcę uprzedzać faktów, ale myślę, że w przeciągu 2 do maksymalnie 3 tygodni mogę Ci obiecać, że zakomunikujemy współpracę. Jeszcze nie w takim stylu, jak chcielibyśmy, jak chciałbyś to pewnie usłyszeć, że mamy startup dwuosobowy, disruptive idea i zmieniamy świat. Bo to rzadko się zdarzają takie historie. Raczej to jest inkrementalna współpraca, trochę mniej romantyczna niż się to wydaje, bardziej pozytywistyczna, ale za 2-3 tygodnie odpalimy projekt, który będzie poświadczeniem naszej filozofii. A potem będziemy przechodzić do współpracy z mniejszymi klientami. Czyli można powiedzieć, że ten program to nie jest tylko poszukiwanie startupów, ale szerzej mówiąc, partnerów biznesowych dla nowych pomysłów. Tak, ale to nie jest tak, że wiesz, szukamy lepszego poddostawcy do kontrahenta do outsourcowania transportu. To nie to. Znaczy, szukamy jednak rzeczy, których dzisiaj nie robimy w ogóle, albo robimy bardzo słabo, ale z reguły szukamy rzeczy, których w ogóle nie robimy i możemy się podzielić. No też powiedzieliśmy jasno, tak? Nie chcemy inwestować w startupy. Chcemy się z wami dogadać. Masz pomysł? Działasz na rynku? Potrzebujesz skali? No, kto może dać tę skalę w Polsce, jeżeli nie Poczta? W wielu obszarach. Ale czy nie byłoby dobrym pomysłem poszukanie takich partnerów czy startupów wśród firm potencjalnie konkurencyjnych, świadczących usługi w obszarze kurierskim, czy tylko na przykład robiących to sprawniej, bo mających jakąś lepszą technologię, lepszy pomysł na to? Wiesz co, umówiliśmy się z zespołem, który u nas się zajmuje M&A-ami, że sobie nie wchodzimy w drogę. My robimy revenue share, współpracę, kooperację, nie zajmujemy się inwestowaniem. Oczywiście wiadomo, że koszty na pilotaż jakieś tam we współpracy ponosimy, ale uznaliśmy, że kwestie fuzji i przejęcia... Czyli z impostem rozmów nie prowadzisz, tak? Na temat przejęcia? nie rozmawiamy, bo nie ma czego przejmować. To zupełnie dwa różne modele. Dobrze, a w takim razie, czy ten program, jakby jaka jest geneza tego programu z punktu widzenia Poczty Polskiej? Czy to jest program, który ma na celu rozwijać pocztę biznesowo, czy też na przykład stoi też za tym jakiś pomysł marketingowy? Czy Poczta też postrzega siebie, swoją rolę, swój wizerunek jako firmę, która wychodzi naprzeciw startupom? Czy to będzie jakoś komunikowane poza takim wąskim środowiskowym oczywiście? Wcale nie wąskie. Środowiskowe tak, wcale nie wąskie. I też Ci gratuluję, bo to świetnie, świetnie rośnie. Wiesz co, zapytaj się kogokolwiek na ulicy, czy wie, co to jest Poczta Polska. Cokolwiek robimy, to zawsze jest powiązane z marketingiem, chcąc, nie chcąc. No tak, ale myślę, że generalnie jakbyś zapytał właśnie kogoś na ulicy, to Poczta Polska jest nie innowacyjna, nie z startupami. Kojarzy się zazwyczaj jednak z placówkami i z tym, co tam się dzieje. Myślę, że tak jest, takie może się mylę, tak? Ale że powszechne postrzeganie Poczty Polskiej jest jednak jako tradycyjnej państwowej spółki, a jeszcze ten taki przymiotnik państwowy zawsze się kojarzy z jakąś tam jednak niezdynamicznością. Klienci, którzy wchodzą na te placówki, które już są po rebrandingu biało-czerwone, myślę, że mają zupełnie inne czucia, tych placówek mamy coraz więcej.
I to dobrze, że Poczta Polska kojarzy się z listonoszem, z placówką, z listem, z paczką, z przekazami, z usługami finansowymi, z ubezpieczeniami fajnymi. To jest w ogóle, to jest tak proste. Mieliśmy bardzo skomplikowane ubezpieczenie. Uprościliśmy, rosną 300%, bo to jest skala. I ja się cieszę, że takie są skojarzenia. Ja wcale nie chcę ludziom mówić, że jesteśmy kim innym. Nie, bo poczta będzie pocztą. I właśnie na tym kapitale możemy zbudować. Współpracę ze startupami. Kiedy startupy, nowe firmy, przedsiębiorczy ludzie przyjdą, chcemy robić biznes z wami. Na placówkach. Nie wiadomo gdzie. Tylko właśnie w tym, w czym jesteśmy dobrzy. Te aktywa, które mamy, które są ogromne, mogą pracować nie tylko dla nas, mogą pracować dla tych naszych partnerów i dla nas. Możemy się nimi dzielić. Okej. Jeżeli ja bym był takim startupowcem i myślałbym o współpracy z Pocztą Polską, to przyznam, że miałbym trochę obawy, czy poza oczywiście tym, że Poczta Polska ma dużą skalę i na pewno wymierne korzyści biznesowe, każdy jest w stanie sobie tutaj wyobrazić, ale co powiesz, co mówisz osobom, które się ciebie pytają, no dobrze, ale czy wy macie wewnątrz swojej organizacji kompetencje? Przecież wy jesteście właśnie gigantyczną spółką, działacie powoli, korporacja, a jednak startupy wymagają działania szybko, tak? Startupy chcą każdego dnia tak naprawdę odpowiadać sobie na kolejne ważne pytanie i coś zmieniać. I następnego dnia już ten problem rozwiązać. Tak, wiesz co, no tak, jesteśmy korporacją, jesteśmy sporo korporacją, w wielu miejscach tradycyjną i znaleźliśmy sposób, tak jak wiele korporacji to też na świecie robi, żeby umieć z innowacjami, ze startupami pracować. To są różne kultury organizacyjne, tak? Startup chce znaleźć problem i szuka tego problemu i chce go jutro rozwiązać. Korporacja niespecjalnie szuka problemu, szuka jakiegoś rozwiązania. Chce mieć maksymalnie dużo informacji i wybrać konserwatywne rozwiązanie, które nie za bardzo wzburzy. Tak? Nie poszukuje obszarów ryzyka, poszukuje obszarów stabilnego wzrostu. Dokładnie odwrotnie niż startup. To startup szuka miejsca, gdzie będzie największe ryzyko i największy zysk. A korporacja raczej leci w tym przedziale średnim. Procedury, tak? W startupach nie ma procedur, bo dwie osoby mają wszystkie możliwe funkcje w czasami jedna. Korporacji, czasami jedna. A w poczcie jest 80 tysięcy ludzi, rozumiesz? Okej, no to jak się buduje, bo zakładam, że też jakiś proces poprzedził wejście w życie tego waszego programu czy projektu. To jak się buduje taką... Wiesz, dlaczego uważam, że jesteśmy przygotowani? No. Dlatego, że mamy naprawdę niesamowitych ludzi w Poczcie Polskiej. Mamy młodych ludzi, którzy przychodzą i naprawdę chcą zmienić, wierzą w tą firmę. To, że komunikujemy i rzeczywiście zarządzamy przez wartości, to naprawdę widać. Widać, ludzie kochają pocztę, kochają pracować w poczcie i mamy przy komunikacji strategii, przy komunikacji kaskadowej, wyłonił się taki pierwszy zręb ludzi, liderzy zmian. I z nimi zaczynamy rozmawiać. I wokół nich, jakby to są nasi ambasadorzy w organizacji. Zastanawiamy się, dobra, ile etatów macie na prowadzenie projektów innowacyjnych? Zero. Dlaczego? Bo to jest struktura projektowa. Ja szukam ludzi, którzy chcą robić. Bo tak to jest. W korporacjach każdy szuka etatów, pisać do zakresu obowiązków. Ty się będziesz dzisiaj zajmował innowacjami. Chcesz, nie chcesz, masz, proszę. A ja nie, ja mówię inaczej. Zajmujesz się czymś, ale chcesz zmienić Pocztę Polską, bo masz to w sercu, masz to w głowie, to zostajesz kierownikiem projektu innowacyjnego. I w ten sposób ja mam ludzi, którzy chcą. Facet, który stworzył Alibabę w Davos, powiedział, jak chcesz zatrudniać, nie zatrudniać najbardziej kompetentnego, zatrudniaj najbardziej zwariowanego. Ja takich wariatów w Poczcie Polskiej szukam. Pozytywnie zwariowanych ludzi, którzy chcą zmieniać pocztę. I wiesz, i to jest jak lawina. To jeden kamyczek porusza kolejny, dwa poruszają kolejne i to naprawdę leci wykładniczo. I coraz więcej ludzi chce z nami współpracować, bo widzą, że to jest fajne, że mogą zrobić coś pięknego dla poczty, siebie wzbogacić. Wiesz, nie płacimy za robienie projektów innowacyjnych, ale ci ludzie wiedzą, jak się mogą przy tym rozwinąć. No dobrze, ja jestem przekonany, że wśród widzów
dzisiejszej rozmowy są osoby prowadzące startupy, które potencjalnie mogłyby z Wami nawiązać współpracę. Co trzeba zrobić? Nie wiem, czy jest jakiś e-mail, po którym można się zgłosić? Podasz teraz swój numer telefonu? Słuchaj, wystarczy napisać list, zapakować w kopertę, przykleić znaczek, Poczta Polska. Nie, wszystko jasne. Dziękuję bardzo. Mamy stronę internetową, tak. synergia.poczta-polska.pl albo w Google'cie Synergia Poczta Synergia Polska. Poczta Polska. Synergia Poczta Polska. I wszystko jasne. Krótki formularz, powiesz mi, kim jesteś, na czym się znasz, jakbyś chciał z nami współpracować, zajmie ci to 5 minut albo nawet mniej. Wystarczy dobry pitch, tam można nawet załączyć plik. Także wysyłajcie, dawajcie nam znać, na czym się znacie, w czym jesteście dobrzy i bardzo chętnie będziemy z wami pracować. Czyli można się do was zgłosić praktycznie z ulicy, tak jak się wysyła do akceleratorów na całym świecie. Krótki opis i wracacie do... Dokładnie tak. Wracamy do ciebie w przeciągu bardzo krótkiego czasu. Zaczynamy rozmawiać o twoim pomyśle. Dochodzimy do business case'u, przy którym współpracujemy. Zaczynamy patrzeć, jak organizacja może przyjąć, czy pomysł twój jest dobry, czy ma szansę uzyskania skali na naszych aktywach, czy rozumiemy się. Potem robimy pilotaż. Jeżeli pilotaż zweryfikuje się pozytywnie i założenia z business case'u są potwierdzone, no to wiesz, to nie ma żadnych przeszkód do tego, żeby rosnąć w całym kraju. Super. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Trzymam kciuki również za tych, którzy zdecydują się wysłać do Darka swojego... Wysyłajcie. Swój pomysł, swoją propozycję. Dzisiaj gościem Brief Morning był Dariusz Dolczewski, Poczta Polska. Pion strategii rozwoju i właśnie o tym, żeśmy rozmawiali, jak można, wpisując się w strategię rozwoju Poczty Polskiej, wesprzeć też swój własny rozwój. Bardzo Ci, Darku, dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Brief Morning wraca, no niestety nie jutro rano, bo jutro rano jest Poczta Polska zmienia się i widać to, brawo. Dziękuję. Ja też ostatnio właśnie byłem na poczcie, na której kiedyś pamiętam, że zawsze stałem w kolejce i nie stałem w kolejce. Nie wiem, czy miałem szczęście, ale moje odczucia też są pozytywne. Poczta Polska też się w moim odczuciu bardzo fajnie zmienia. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję. Jutro weekend. Życzę wszystkim miłego weekendu. I widzimy się znowu w poniedziałek. W poniedziałek wraca Brief Morning punktualnie o 9:00. Dziękuję bardzo. Cześć. Do zobaczenia.